Konkurs Fabule de Futuris, czyli z łacińskiego opowiadania o przyszłości, ogłoszony został przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu Absolwent UMK. Przyczynkiem do tego są obchody 20-lecia działalności na rzecz integracji środowiska absolwenckiego uczelni, a także idea popularyzacji nauki, zwłaszcza tej, która uprawiana jest na UMK. Konkurs odbywa się w roku Stanisława Lema. W związku z tym na początek zapraszamy na krótki wykład profesora Dariusza Brzostka z Instytutu Nauk o Kulturze UMK pod tytułem „Czy można przewidzieć przyszłość? Stanisław Lem o prognostyce i futurologii”. Nazwiska laureatów konkursu ogłosimy po wykładzie. W potocznym mniemaniu fantastyka naukowa to po prostu popularna opowieść o przyszłości. Fakty są jednak nieco bardziej złożone. Oto bowiem trzy najbardziej rozpowszechnione i najczęściej przypisywane science fiction cechy. Po pierwsze, obecność naukowej lub pseudonaukowej racjonalizacji zjawisk i zdarzeń, prowadzącej do uzasadnienia obecności elementów fantastycznych w świecie przedstawionym utworu. Po drugie, spekulatywny charakter prozy fantastyczno-naukowej, zakładający konstrukcję świata przedstawionego jako swoistego eksperymentu myślowego, opartego na założeniu, co by było gdyby, i będącego fikcjonalną hipotezą postawioną w kwestii przyszłości, a dotyczącą zwykle rozwoju nauki i techniki, losów ludzkości i tym podobne. I wreszcie, po trzecie, oczywiście, przyszłościowa lokalizacja rzeczywistości przedstawionej. Umiejscowienie zdarzeń w fikcyjnej, hipotetycznej przyszłości świata empirycznego. Pytanie, które należy postawić w tym miejscu, brzmi oczywiście, czy da się przewidzieć przyszłość? Stanisław Lem, który tej fascynującej kwestii poświęcił dwa tomy swojej fantastyki i futurologii, odpowiadał chętnie: nie, nie da się. Mamy bowiem zbyt wiele danych na temat teraźniejszości i zbyt wiele zmiennych jest w grze, w której stawką jest kształt rzeczy przyszłych. Swoją monografię futurologii zilustrował zresztą Lem obficie atrakcyjnymi, spektakularnymi przykładami różnych nieudanych spekulacji na temat przyszłości, naukowych, filozoficznych i literackich prób wyobrażenia sobie jutra. Być może zatem należy to pytanie postawić w nieco inny sposób. Czy da się opowiedzieć przyszłość? Rzecz jasna, o przyszłości można opowiadać na różne sposoby. Najprościej jest skonstruować wypowiedź w gramatycznym czasie przyszłym, mówiąc po prostu: w niedzielę pójdę z psem na spacer do parku, zapowiadając w ten sposób zdarzenia i działanie, które dopiero mają mieć miejsce. Zgodzimy się jednak zapewne, że nie jest to futurologia, a jeśli nawet, to taka o dość ograniczonym zasięgu i niewygórowanych ambicjach. Na dodatek deklaracja wyprowadzenia psa na spacer w niedzielę nie oznacza jeszcze wcale, że spacer ten się odbędzie, mogę bowiem zrezygnować z tego pomysłu, na przykład ze względu na kiepską pogodę, a mogą przeszkodzić mi w jego realizacji czynniki ode mnie niezależne, jak choćby choroba czy, nomen omen, niezapowiedziany wyjazd. Gra toczy się zatem nie o puste deklaracje w czasie przyszłym, lecz o to, czy da się opowiedzieć o przyszłości w taki sposób, aby nadać tej opowieści kształt wiarygodnej narracji o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Oczywiście stosunkowo łatwo jest postawić pewne bardzo ogólne hipotezy na temat przyszłości, stwierdzając na przykład: pewnego kwietniowego ranka roku 3021 słońce wzeszło nad Toruniem o godzinie 6. Jest bowiem dość mało prawdopodobne, aby w roku 3021 słońce nad Toruniem w ogóle nie wzeszło lub aby wzeszło o godzinie na przykład 17.30. Gwoli naukowej uczciwości dodajmy jednak, że może w ogóle nie wzejść, jeśli na przykład wskutek kosmicznego kataklizmu Ziemia zostałaby zniszczona, lub wzejść o 17.30, a nawet o 47.71, jeśli przyszła cywilizacja uznałaby za stosowne zmienić miary czasu. Jak nie trudno zauważyć, kłopoty z opowiadaniem o przyszłości zaczynają się wówczas, gdy trzeba uwzględnić elementy nieprzewidywalne, a przede wszystkim tak zwany czynnik ludzki, na który składają się jednostkowe i zbiorowe decyzje polityczne, ekonomiczne, cywilizacyjne i tym podobne. Mówiąc najprościej, najtrudniej jest opowiedzieć o tym, co podlega ludzkim wyborom i może ulegać wpływom tak subtelnym i trudnym do zmierzenia, jak na przykład miłość, nienawiść, resentyment, zawiść,
ambicja i tym podobne. Niełatwo jest zatem wykreować świat przyszłości, w którym udałoby się dokładnie uwzględnić wszystkie społeczne i kulturowe konsekwencje wynikające z przyjęcia jednego tylko hipotetycznego założenia o charakterze naukowej spekulacji, pojawienia się leku wydłużającego ludzkie życie o 100 czy 200 lat, wynalezienia napędu kosmicznego pozwalającego na loty międzyukładowe, odkrycia obcej formy życia, umożliwienie transferu świadomości do rzeczywistości wirtualnej i tym podobne. Z wszystkich tych ograniczeń doskonale zdawał sobie sprawę także Stanisław Lem, przestrzegając przed nimi niezliczonych adeptów pisania o przyszłości. A zarazem sam podejmował niejednokrotnie całkiem udane próby opisania świata z takimi wynalazkami jak betryzacja, etykosfera czy fantomatyka. Jedna tylko eseistyczna książka Lema, Summa Technologie z roku 1964, zawiera nader trafne prognozy dotyczące społecznego funkcjonowania internetu, rzeczywistości wirtualnej, sztucznej inteligencji oraz cyborgizacji ludzkiego ciała. Niektóre z przepowiedni Lema obserwujemy już dziś w naszym najbliższym otoczeniu, nie zastanawiając się wcale nad ich futurystycznym potencjałem, który przed laty zajmował autora Solaris. Pytany po latach o trafność swych fantastyczno-naukowych prognoz, Lem lubił zasłaniać się wrodzonym, jak twierdził, pesymizmem, konkludując zazwyczaj, że on w ogóle niczego nie zmyśla, tylko wie jak jest. Czy zatem dobrym pomysłem na trafny opis przyszłości jest po prostu pesymistyczna z gruntu zasada wyboru najgorszej możliwej opcji? Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być oczywiście nieco bardziej złożona. Fantastyczno-naukowe spekulacje na temat przyszłości przyjmują zwykle formę literatury w trybie warunkowym, tworzonej według wzoru jeśli P, to Q. Przy czym P oznacza tu aktualny stan świata, a Q spodziewany kształt rzeczy przyszłych. Cała spekulacja respektuje zaś przebieg jednokierunkowego łańcucha przyczynowego od P do Q. W takim kontekście fantastyczno-naukowa futurologia o wyraźnych aspiracjach prognostycznych byłaby odmianą speculative fiction, w której prognozy dotyczące nadchodzących wydarzeń miałyby status eksperymentu myślowego, będąc próbą diagnozy współczesności i postawienia hipotez w sprawie przyszłości. Zarazem jednak owe opowieści o przyszłości oscylują zazwyczaj między utopijnym i dystopijnym obrazem świata, a zatem mówiąc najogólniej, między optymistyczną a pesymistyczną wersją możliwych zdarzeń. We wszystkich takich utworach, wpisane w konwencję literackiej fantastyki naukowej i oparte na zracjonalizowanej spekulacji tendencje prognostyczne, wchodzą w wyraźny i nieunikniony konflikt z ideologicznym modelem utopijnym lub dystopijnym, kształtującym obraz świata jutra. W wyniku niemożliwej do uniknięcia ideologizacji dyskursu literackiego, uwikłanego na przykład w propagandę komunizmu, którego przyszłość mogła być tylko i wyłącznie świetlana, której zresztą na początku swojej kariery ulegał też Lem, lub w promocję postępu naukowego, który uczyni świat nieznośnie doskonałym lub doskonale nieznośnym. Ideologia zadaje więc nierzadko gwałt nie tylko twórczej wyobraźni artysty, przynajmniej w jej wymiarze spekulatywnym, ale także immanentnej cesze konwencjonalnej fantastyki naukowej, jaką był jej prognostyczny charakter. Stanisław Lem zdawał sobie zresztą sprawę z owych trudności prognostycznych, jakie stają przed spekulatywną fantastyką naukową w obliczu niedostatków wiedzy oraz wyzwań współczesności. Co ciekawe jednak, w autorskiej przedmowie do Obłoku Magellana dał im wyraz w sposób odwołujący się wprost do pojęć zakorzenionych w marksistowskiej teorii społecznej, pisząc: jeśli zaś współczesna wiedza nie może dokładnie przedstawić bazy materialnej przyszłego społeczeństwa, to tym mniej dostarcza przesłanek do ukazania kultury umysłowej ludzkości XX wieku, która będzie owej bazy nadbudową. I w ten sposób wracamy do wyjściowego punktu naszej refleksji, konstatując raz jeszcze, że przyszłość człowieka i cywilizacji jest dużo trudniejsza do odpowiedzenia niż przyszłość natury podporządkowana jej niezmiennym prawom. W jury konkursu zasiedli doktor habilitowany Dariusz Brzostek, profesor UMK z Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca, badacz m.in. fantastyki naukowej i twórczości Stanisława Lema,
Robert Małecki, absolwent filozofii UMK, pisarz specjalizujący się w kryminałach, powieściach sensacyjnych i thrillerach, politolog, filozof, dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania oraz doktor habilitowany Jacek Matulewski, profesor UMK z Instytutu Nauk Technicznych, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Fizyk, informatyk, programista, filozof, miłośnik fantastyki naukowej. Kto wziął udział w konkursie? O komentarz proszę członka jury, pisarza Roberta Małeckiego. Otrzymaliśmy 91 prac, w tym m.in. 12 z Torunia, 9 z Warszawy, 4 z Krakowa i jedną, co ciekawe, z Australii. Jaki był poziom prac zgłoszonych do konkursu? O komentarz proszę przewodniczącego jury, profesora Dariusza Brzostka z Wydziału Humanistycznego UMK. Na konkurs Fabule de Futuris wpłynęło niemal 100 prac, z których większość miała charakter opowieści fantastycznych, a duża część fantastyczno-naukowych. I właśnie takie prace, które łączyły w sobie literacką narrację, pomysł z badaniami naukowymi, z wnioskami i hipotezami naukowymi, szczególnie takimi, których ślady możemy odnaleźć także w pracach akademików z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, staraliśmy się szczególnie docenić i staraliśmy się na nie właśnie zwrócić uwagę. Prace, które nagrodziliśmy, to prace, w których spotyka się literacki koncept, umiejętność opowiedzenia tego konceptu językiem literatury, a więc zdolność narracyjna, a także umiejętności stylistyczne, swobodne władanie językiem polskim. I w tych pracach, które wyróżniliśmy i nagrodziliśmy, wszystkie te kompetencje piszących autorów spotkały się na bardzo wysokim poziomie. Jednym z warunków konkursowych było nawiązanie do badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu lub do badań prowadzonych poza uczelnią, ale przez naukowców UMK. Jakie dziedziny naukowe cieszyły się szczególną uwagą autorów? Do jakich badań nawiązywały zgłoszone prace? O komentarz proszę członka jury, profesora Jacka Matulewskiego z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Zdecydowanie dominowały nawiązania do astronomii, sztandarowego kierunku naszej uczelni, najczęściej do obserwacji szybkich błysków radiowych w naszej galaktyce, przeprowadzonych przez zespół Marcina Gawrońskiego. One szczególnie działały na wyobraźnię autorów, gdyż nie znamy mechanizmu powstawania tych błysków, a wśród domysłów są także takie, które odnoszą się do cywilizacji pozaziemskich. Również neuronauki cieszyły się powodzeniem, a także archeologia podwodna i biologia, a szczególnie wykorzystanie konopi do ochrony pszczół przed szkodliwym działaniem pestycydów. Obecne były jednak także nawiązania do innych działów nauki, chyba wszystkie były jakoś reprezentowane. Jury postanowiło przyznać kilka wyróżnień. Ich autorzy zostaną nagrodzeni pakietami gadżetów uniwersyteckich. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą. Wyróżnienia otrzymali Marlena i Marian Siwiakowie z miejscowości Blizny Jasińskiego za pracę Instancja Ostateczna. Katarzyna Kamińska z Oleśnicy za opowiadanie Bezprzytomność. Hanna Lejer z Głęboczek za pracę Burza przychodzi, żeby kelner zmienił pracę. Wśród 91 zgłoszonych prac, 14 napisanych zostało przez młodzież. W tej grupie jury najwyżej oceniło pracę Mateusza Bradley z Sulechowa pod tytułem Szybkie błyski nadziei. Absolwentki i absolwenci UMK przesłali w sumie 11 prac konkursowych. Wyróżnienie w kategorii Najlepsza praca absolwencka zdobyło opowiadanie pod tytułem Nadsprawni autorstwa absolwenta historii UMK Macieja Neumana. W nagrodę otrzyma on dostęp do kursu kreatywnego pisania. Sponsorem nagrody jest partner programu absolwenta UMK Maszyna do pisania. Dodatkowo laureat będzie miał możliwość zwiedzenia wybranego laboratorium UMK. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają pakiety gadżetów UMK, dyplomy, statuetki, indywidualną konsultację z wybranym jurorem oraz wizytę w wybranym laboratorium UMK. Trzecie miejsce zajęła praca Jacka Kalinowskiego z Grębocic pod tytułem Opat. O opinię na jej temat proszę profesora Jacka Matulewskiego. Kontakt z obcą cywilizacją jest częstym tematem science fiction. Połowa nagrodzonych opowiadań, w tym opowiadanie Opat, które zdobyło trzecie miejsce, też tego dotyczyło. Jak traktowałaby nas obca cywilizacja? Czy byłaby wobec nas pokojowo, czy wrogo nastawiona? Jak bardzo przewyższałaby nas rozwojem? Czy wykorzystywałaby tę przewagę? A może traktowałaby nas tak, jak my traktujemy robaki, jako niewarte uwagi?
Ten ostatni przypadek został opisany przez autora i to jest pierwszy temat tego opowiadania. Drugim jest ofiarność i poświęcenie. Ile główny bohater jest w stanie poświęcić, aby uratować rodzinę, ale także całą ludzkość, która na co dzień jest przecież dla nas tylko abstrakcyjnym pojęciem. To właśnie ta osobista perspektywa przedstawienia sytuacji pierwszego kontaktu zdecydowała o przyznaniu temu opowiadaniu trzeciej nagrody. Drugie miejsce zajęła praca Marka Jaskuły z Łodzi pod tytułem Nowa Ziemia. O opinię na jej temat proszę profesora Dariusza Brzostka. Nowa Ziemia to przewrotna opowieść o świecie izolowanego komfortu dla nielicznych, okupionego nędzą i cierpieniem wielu. Na pozór historia doskonale znana nie tylko z nowel fantastyczno-naukowych, ale także z niezliczonych powieści historycznych i tych należących do nurtu krytycznego realizmu. Zarazem jednak niepokoi w niej właśnie obraz przyszłości, która jawi się czytelnikowi jako rzeczywistość znajdująca się tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki. Katastrofa klimatyczna, choroby, wypalona ziemia, upadek technologii, wszystkie te typowe objawy kresu cywilizacji nabierają w niej dodatkowego ciężaru, sugerując, że nie mamy tu do czynienia z czarnym snem fantasty, lecz z reporterskim zapisem z nieco mniej uprzywilejowanego miejsca na Ziemi. Tej starej, której póki co nie udało nam się zastąpić żadnym innym, lepszym do życia miejscem. A na horyzoncie majaczy już katastrofa, bynajmniej nie piękna. Pierwsze miejsce zajęła praca Ryszarda Fejna z Warszawy pod tytułem Progres widzenia. O opinię na jej temat proszę pisarza Roberta Małeckiego. Jurorzy najwyżej ocenili pracę pod tytułem Progres widzenia, która podejmuje interesującą z punktu widzenia astronomii kwestię obserwacji magnetarów i wywołanych przez nie szybkich błysków radiowych. Ale nie tyle podwaliny badań naukowych są tu istotne, bo to, co ujęło nas w tej opowieści, to w gruncie rzeczy prosta historia przyjaźni naukowców różnych wiekiem, z których starszemu z racji choroby przyjdzie się wkrótce pożegnać ze światem. Ale zanim to nastąpi, młodszy kolega zabiera go do świata badań, które wspólnie prowadzili, a które umożliwiają bezpieczny pobyt w kosmosie i uczestnictwo w obserwacji błysków radiowych oraz zrozumienie ich istoty. W tym opowiadaniu jest więc wszystko to, co od wieków stanowiło siłę literatury. Człowiek zawieszony w świecie wartości uniwersalnych. Ta prosta historia ma swój wciągający początek, ciekawe, obrazowe rozwinięcie poparte budowaniem napięcia i zakończenie spięte interesującym, wiarygodnym w obrębie świata przedstawionego suspensem. Brawa dla autora. Ryszard Fein, Progres widzenia. Pani doktor powiedziała, że zostało panu kilka dni. Może tygodni, profesorze, oznajmił Piotr. Cisza i ciemność sali szpitalnej pochłonęły jego głos niczym gąbka. Jedynym źródłem światła była lampka na stoliku obok łóżka, na którym leżał jego wieloletni mentor. Profesor kiwnął głową. Rzadko się odzywał, bo sprawiało mu to ból. Piotr, oprócz tego, co mówił na głos, chciał przekazać coś jeszcze. Dbając o zachowanie idealnej ciszy, sięgnął do plecaka i wyjął z niego zeszyt A4. Otworzył go na pierwszej stronie, gdzie znajdował się wyraźny napis. Mam dla pana propozycję. To strasznie przykre, dodał smutnym głosem i przewrócił stronę zeszytu, ukazując kolejny zapisek. Chcę panu coś pokazać. To wielki sekret. Zielone oczy starego naukowca błysnęły żywo. Niecierpliwie przebiegły po kolejnej wiadomości. Musi pan zabrać ten sekret do grobu. Zgodzisz się, profesorze, na eutanazję po poznaniu tajemnicy? Nie ma innego sposobu. Młody naukowiec odezwał się jeszcze nostalgicznym tonem. Takie są prawa natury. Badaliśmy je całe życie. Dobrze wiemy, że nie da się ich złamać. Odsłonił ostatnią stronę. Myślę, że się profesorowi spodoba. Starzec z uwagą przyjrzał się Piotrowi. Znali się od 35 lat. Wiele pięknych dni przesiedzieli razem schowani w laboratorium. Nie istniały dla nich pojęcia fałszu czy kłamstwa. Łączyła ich więź niezrozumiała dla ludzi spoza świata nauki. Liczyły się tylko fakty, dowody i badania, a poszerzanie wiedzy było najwyższą wartością. Ufali sobie bezgranicznie. Profesor oznajmił swoją zgodę energicznym kiwnięciem głowy. Piotr siedział przez chwilę nieruchomo, następnie zamknął zeszyt i zaczął metodycznie pakować wszystkie rzeczy umierającego przyjaciela. Wszystkie oprócz smartfona, którego schował w doniczce Monstery na parapecie. Choroba nie pozwalała starszemu naukowcowi na swobodne wysławianie się, ale mógł jeszcze samodzielnie się poruszać. We dwóch udali się do gabinetu ordynatorki. Pan profesor chce spędzić ostatnie chwile we własnym domu, oznajmił Piotr. Lekarka przyjrzała mu się badawczo. Profesor potwierdził słowa towarzysza żywym ruchem głowy. Spędzili jeszcze kilkadziesiąt minut w szpitalu, dopełniając formalności.
Piotr co kwadrans zerka na zegarek. Wreszcie wyszli na prawie pusty parking. Styczniowa mgła przysłaniała niebo i budynki. Widoczność była ograniczona niczym w oceanicznej głębi. Piotr otworzył swoją Toyotę metalowym kluczem. Samochód został wyprodukowany w XX wieku i nie posiadał żadnej elektroniki. W 20 minut dojechali do czerwonej kamienicy na obrzeżach toruńskiej starówki. Na miejscu zobaczyli dwa lecące obok siebie sensoka, lub jak określiłby je profesor, nienawidzący kolokwializmów, transmitery sensoryczne. Dwie półprzeźroczyste kulki, oznajmiające swoją obecność migającymi LEDami, leciały powoli obok siebie, niby para na romantycznym spacerze. Przekazywały pełnię doznań tego miejsca odbiorcom daleko stąd, być może faktycznie dwójce zakochanych. Naukowcy poczekali, aż świadkowie znikną w oddali, po czym Piotr otworzył drzwi do ceglanego budynku długim, prawie jak dłoń, srebrnym kluczem. Weszli do środka. Wybacz, profesorze, tę ostrożność, powiedział, kiedy zamknął potrójne drzwi do swojego mieszkania. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejsze podejrzenie. Starzec pokiwał głową, ale jego wymowne spojrzenie domagało się od przyjaciela wyjaśnień. Piotr oparł się dłońmi o blat metalowego biurka. Zostałem wtajemniczony w projekt, którego skali nie da się przecenić. To, nad czym pracujemy, może być odkryciem definiującym na nowo gatunek ludzki. Pochylił się lekko do przodu. To rzecz większa niż wynalezienie silnika albo internetu. To coś jak rewolucja neolityczna, która przeistoczyła dzicz w cywilizację. Młodszy naukowiec mimowolnie wypiął do mnie pierś. Proszę mi wybaczyć ten patetyczny ton wstępu do tematu. Tylko abym nie umarł, zanim mi go wytłumaczysz, zachrypiał profesor. Piotr zaśmiał się, po czym skupił myśli i oznajmił drżącym głosem. Dysponujemy technologią pozwalającą stworzyć tunel czasoprzestrzenny. Z ust umierającego naukowca wydobył się chytry szept. Pokaż. Gospodarz usadowił swojego mentora na fotelu naprzeciw siebie i sięgnął po grube, miękkie kable. Jeden dla siebie i jeden dla przyjaciela. Obaj przyczepili je sobie do czoła i zapadli się w siedziskach ze sztucznej skóry. Zakończenia przewodów rozlały się po ich głowach niczym włosy meduzy. Po chwili ich zmysły zaczęły odbierać bodźce z odległych sensooczu. Znaleźli się w ciemnym pomieszczeniu z dużą kopułą, na której wyświetlona była mapa nieba. Sala przypominała halę Muzeum Astronomicznego. Dookoła stały lasery, wzmacniacze próżniowe i inne urządzenia. W ciemności przemieszczało się kilkanaście osobnych transmitterów sensorycznych. Odczuwali przyjemny chłód, niczym w murach starego zamku. W hali rozbrzmiał beznamiętny damski głos z brytyjskim akcentem. The wormhole will be opened with a probe injected in 15 minutes. Naukowcy rozłączyli się, wrócili świadomością do mieszkania w Toruniu. Ja będę pracował, oznajmił Piotr, sięgając po butelkę z koktajlem energetycznym. Pan może bezstresowo oglądać. Profesor uśmiechnął się delikatnie. Gospodarz, napiwszy się, zaczął operować na interfejsie wyświetlonym przez hologram na biurku. Podpinał kable sensoryczne do każdego ze swoich palców. W międzyczasie wznowił wyjaśnienia. Nasza grupa potrafi stworzyć i utrzymać na krótko tunel. Nie będzie on w pełni stabilny, a wysłana materia dotrze do celu tylko częściowo. Próby przeniesienia żywych organizmów na razie kończyły się fiaskiem. Potrafimy jednak wysłać przez niego sondę. Westchnął głęboko i dodał: pamiętasz, profesorze, magnetary? Te, które obserwowaliśmy miesiącami, wypuszczały błyski fal radiowych, których nikt nie potrafił wytłumaczyć. Udało nam się wychwycić regułę tych zdarzeń. Wiemy, kiedy spodziewać się sygnału. Dzisiaj tam zajrzymy i zobaczymy, co dzieje się z magnetarem, kiedy generuje owe błyski. Piotr uśmiechnął się uprzejmie, zakończył przygotowania, odchylił się w fotelu. Profesor, za jego przykładem, oddał świadomość mackom transmitera sensorycznego. Przeniósł się do tej samej sali. Delikatna poświata pozwalała odróżnić kontury przedmiotów. W pomieszczeniu przemieszczały się tylko sensooka. Profesor usłyszał cichy szum. Nie wiedział, czy to szept ludzi, czy urządzeń. The wormhole will be opened with a probe injected in 1 minute. Choć nie pojawił się żaden nowy dźwięk ani światło, starszy naukowiec wyczuł panujące wokół napięcie. Niewidoczni i nieznani mu ludzie, uczestniczący w tym eksperymencie, byli skupieni tak mocno, jakby miało od niego zależeć ich życie. Sense eyes have been sent through the wormhole. Please prepare for the transmission. Po chwili profesor znalazł się w kosmosie. Chociaż panowała kompletna cisza, poczuł się, jakby zewsząd płynęła uspokajająca muzyka. Trochę jak podczas medytacji. Otaczały go obrazy, kreślone na nieskończenie odległym płótnie.
pomarańcz, fiolet, biel rozpadającej się mgławicy, niedaleko niej błękitna galaktyka, obok pylisty strumień. Czyste piękno, bogatsze w szczegóły i barwy od rafy koralowej. Profesor poczuł doznania znane mu z galerii sztuki, jednak tym razem oglądał kulistą panoramę namalowaną przez samego Boga. Obrócił się ku najbliższej gwieździe. Płonęła abstrakcyjnie intensywnym światłem. Zdawała się wrzeć. Energia kotłowała się w niej, a naukowiec dostrzegał pływy plazmy w jej błyszczącym kształcie. Gwiazda na ułamek sekundy zmalała i znieruchomiała. Profesor wyczuł nadciągający wybuch i choć pamiętał, że jest bezpieczny, zląkł się jego tytanicznej mocy. Kątem oka dostrzegł coś, co wcześniej pominął. Pomiędzy gwiazdą a jedną z krążących wokół niej planet wisiały obiekty ułożone w prostej linii. Światło odbijało się od nich lekko i nienaturalnie. Nie sposób było dojrzeć ich szczegółów, jednak ewidentnie nie zostały uformowane przez chaos natury. Gwiazda eksplodowała energią. Światło uderzyło jednak tylko w jedną stronę. Świetlisty promień popłynął prostym strumieniem, uchwycony przez tajemnicze obiekty, wprost na planetę. Po dłuższej chwili fala promieniowania z wybuchu dotarła do sensooka profesora i sygnał się urwał. Stary naukowiec wrócił świadomością do pokoju kolegi. Podniecony ściągnął z siebie urządzenie. Piotr patrzył na niego oczami otwartymi tak szeroko, że aż odsłaniały przekrwione spojówki. Nie mrugał. Te elementy, które zgarnęły energię wybuchu, one były przemyślane i skonstruowane przez inteligentne byty. I to dalece wyprzedzające ludzkie możliwości. To było dzieło obcej cywilizacji, szepnął. Nie jesteśmy sami. Profesor odpowiedział z nieskrywaną pretensją w głosie. Teraz to dopiero mam ochotę na życie. Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i wszystkim tym, którzy zechcieli przysłać swoje prace literackie na konkurs Fabule de Futuris, chciałbym serdecznie podziękować za wzięcie udziału w naszym przedsięwzięciu literacko-naukowym, w którym staraliśmy się docenić zarówno literacki kunszt autorów, jak i badania naukowe prowadzone przez badaczy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. O tych badaniach mogą Państwo poczytać obszernie na uniwersyteckim portalu. A wszystkich absolwentów naszej uczelni chciałbym także zaprosić do udziału w programie Absolwent UMK.